Siemeczku, jestem Pepetem Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj akcja talerzomanko, proszę Państwa. Dzisiaj talerzyjemy sobie nową dzierżawę, która była zawzięta dwa odcinki temu. Ponieważ muszę, powiedzmy, żyto na kiszonkę. Więc musimy lecieć po grubości. Akcja wapno na tym polu nie jest przeze mnie w tym powiedzmy momencie robiona, ponieważ no, nie ma zbytnio pieniędzy, mam 2400 złotych na koncie, no nie jest za dużo. Mutka wapna teraz, żeby zamówić, no troszeczkę by mi kosztowała około 5000 złotych, żeby te wapno zakupić. Więc no tu też na razie wolę nie ryzykować, póki nie mam pieniędzy. No więc na razie amujemy wozy, tak powiem, pod tym względem i nie będziemy w tym momencie wapnować sobie tego pola, bo wiadomo 13 tysięcy musiałem dać właśnie na samą tą dzierżawę wyłożyć, to jest trochę abstrakcja, no ale co zrobić? Czekajcie, czy to jest tylko, tu jest tylko moje, czy to jeszcze tam dalej też jest moje, bo nie pamiętam. O kurwa, tutaj też jest moje. Nawet nie pamiętam, że to było jako jedno. O, to jest kurwa kawał landu. Kawał pola, przepraszam. No, patrzcie. No ale co się dziwić, jak to jest 30 tysięcy. Kosztuje ten land, więc tutaj no nie ma co się dziwić, że to tak będzie. No, powiem szczerze, patrząc na połać, który tu jest, to może być ciekawy tutaj zbiwałem rzepaku. Po pierwsze, żyta na kiszonkę i zarówno tutaj soi, która to będzie właśnie planowana po zbiorze na żyta na kiszonkę, dlatego też tak się spieszę, żeby to ogarnąć jak najszybciej. Sierpień jeszcze bym właśnie zdążył, to może byśmy kiedy mieli okres zbioru właśnie żyta na kiszonkę, byśmy wtedy mogli wpaść bez problemu sobie z siewnikiem, znaczy z wapnym siewnikiem później, w późniejszym czasie i ogarnąć tutaj sobie elegancko, że tak powiem, proszę Państwa, soję, siew soi tutaj, no trochę tu jest, trochę ambitnie poszłem w tym sezonie, no ale co zrobić, chcę się rozbijać pod tym względem, więc muszę 2 hektary i wiecie, no nie mam na razie możliwości do kupienia do dzierżawy tam, gdzie mogę. No, taka dzierżawa duża była. No to grzechem byłoby jej, nie wiem, bo patrzcie, mamy praktycznie w linii prostej, jedziemy, 60, no to heczkę ma. Co robiliśmy, że ta rzeka też nie jest jakaś tutaj duża, ale jednak już swoje tutaj jednak już troszeczkę odczuła, tak powiem, pod tym względem. Więc no... Dobra, cyk. Musimy tak teraz tam, będzie trzeba pójść, bo gdzieś się chciało tak wyjść. Trochę tak będzie dziwnie to zrobione. No ale w sumie tak lepiej zrobić, jakbyśmy mieli teraz jechać na pusto tamtą bańkę. No więc tak trzeba zrobić. Po prostu jak teraz. Później tak będziemy ewentualnie jakoś to obrobić, będzie dobrze. Więc tak, no to będzie żyto na kieszonkę. Po to, żeby troszeczkę zwiększyć, tak powiem, jeszcze ilość naszego bydła, które to jest. Wiadomo, że troszeczkę życia potrzeba, bo trzeba się postawić jedno pastwisko, znaczy postawić pastwisko, robić ogrodzenie pastuchem prawdopodobnie. I krowy jeszcze wyprowadzać właśnie na zewnątrz. No i no, kupić parę krówek. Co ogólnie, to wam jeszcze nie powiedziałem na wstępie, zrobiłem coś, co właśnie potrzebowałem w tym serii. Czyli zwiększyłem, powiedzmy tak, cenę bydła. Cenę bydła. Zaraz wam powiem, o co mi właśnie chodzi pod tym względem. A więc idziemy sobie do
Naszego gospodarstwa. Ojojoj, kurwa. Toma. Mogę sobie przeklikać po prostu. No, mało ważne. Kurwa mać. Jebane w chujostwo. I tak. Patrzcie. Mamy pastwisko. Tak, tutaj powiedzmy. Mamy pastwisko. I teraz. Cielaki, które kupujemy. Cielaki, powtarzam. Mamy za 600 zł. Samice. Jałówki za 3300. Które nie są cielne. To jest realne. Tak mniej więcej wychodzą. No i krowy zacielone, mrojne. Bardziej wycielone. Kosztują już 6000. Na tydzień w sklepach sztuki mam mniej więcej cenowo, bo tak mniej więcej wychodzi. Angus widać najdrożej wychodzi, ale Big Angus praktycznie chyba najtaniej wychodzi w tym momencie. Przy właśnie kupieniu. No więc jest ciekawie tym względem. Macie realnie, tak? Trochę będę pieniędzy mógł więcej zarobić. Kurwa, nie ta 60 teraz. Tu. Więc będę mógł sobie trochę bardziej tu ogarnąć temat. Pod tym względem. I więcej pieniędzy mogę zarobić, tak? Tamte pieniądze, powiedzmy, które dałem te sztuki, czyli powiedzmy 300 zł bodajże. Początkowo. Czyli muszę teraz jeszcze dopłacić 20. Nie, 10,5 tysiąca muszę bodajże jeszcze zapłacić, żeby było już fair, właśnie pod względem ceny byków, które kupione były za właśnie tylko mięsne, tak? No myślę, że bardziej będzie to realne, bo jednak 6 tysięcy za krowę jest dość realne. No tego, za byki no między pewnie 7-7 tysięcy nawet, no, tu też będzie zajebista cena. No 30 sztuk 7 tysięcy, to byśmy mieli 200 tysięcy, tak. Ale to byśmy, wiecie, mieli praktycznie 2, co, 3, 4 hektary łóżek pola kupione. Za sprzedaż dwuletnich byków. No to trochę tak, też nie jest za dużo, patrząc na zadanie. No. Musimy bawić się tym. Musimy się bawić tą. na tym gospodarstwie. Rozwijać to jak się da. Mleka właśnie też będę chciał zwiększyć, więc nawet zakup samych krów teraz w tym momencie to też będzie niemały wyczyn, bo powiedzmy, żeby kupić teraz krowy, no to będę musiał też wyłożyć na te krowy już 50-60 tysięcy na zakup 10 sztuk krów, więc no teraz realność moim zdaniem jest miarę, nie mówię, że jest perfekcyjna, ale jest w miarę dobrze zrobione, tak? Bo jeśli 6 tysięcy za krowę, no to już jest realne, bo wiem, adopcji, bo sam przecież produkowałem. I wiem, że 6 tysięcy to jest tak praktycznie, można powiedzieć, cena podstawowa w tym momencie za zakup krów, byków. No to różnie, byków nie kupuję, więc tego zbytnio nie wiem. Ale krowy kupuję, więc ja wiem mniej więcej, jak to tam wygląda w życiu. Wiadomo, 6 tysięcy jest mi taka podstawa praktycznie teraz cenowa właśnie krów mlecznych. A opasów, czyli pyków zwykłych, można tak powiedzieć w cudzysłowie, zwykłych, no to tam nie wiem właśnie, jak wygląda, ale wiem, że cena też nie jest taka licha. Teraz chyba 10, nie wiem, więc zgadywam, bo się nie sprzedawałem. Ale też nie jest tak, nie jest tak źle jak kiedyś, ale wiadomo, że teraz wszystkie koszta produkcji, można powiedzieć, utrzymania zwierząt trochę podnoszą się. Wszystko. A więc, no. Trochę realności będzie, wiadomo, ten pierwszy sąd muszę dopłacić 10,5 tysiąca, żeby było fair. Właśnie. Więc, no. Wiele tu nie będę brał, więc wezmę sobie zapasy to powiedzmy na 3 miesiące, jeśli wszystko się uda ogarnąć. Miałem trochę pieniędzy,
to 65 tysiąca będę miał jeszcze. Szef mi zapłaci tam 5, 6 tysięcy, więc jeszcze będę miał 8. To i tak będzie mi brakowało na to, żeby właśnie jakoś ten. Jeszcze muszę się jechać po talerzowaniu, a depasować. Tam trochę tak móc pójdę i zbiorę. A pojutrze mam. Co lepsze mam zbieranie w Prysmę. Trochę tych pieniążków, można powiedzieć, w cudzysłowie, zarabię na to, żeby po prostu się utrzymać. O. Jakoś tam te usługi trochę porobić. Wiadomo, trochę jest tak nie. Wiesz, realnie nie realnie. U mnie kuzyniak robi usługi i powie, lepiej wychodzi na tym niż w całym gospodarce. Więc znajomy tak samo, więc no czemu nie? Jeśli ma się maszyny, ma się ten, to czemu nie? Może nie są perfekcyjne maszyny, które no chciałoby się powiedzmy mieć na pola. No tak jak właśnie znajomego czy coś tam pasować, czyli zabrać właśnie Prysmę. Czemu nie? Będę jechał pasować, a potem podejrzewam będę case'em. E60 też może by się przydał kabinet po założyć, też by był trochę bardziej komfort tutaj 60, muszę powiedzieć, popatrzeć na OLX-ie za kabinami. Leżę jakoś nową, kupiłem patrzę mniej więcej po 4000, by mi pewnie wychodziło. Sama kabina, to by się nie byłoby jakiejś tam tragedii. Ale to chybeczkę było tego komfortu pod tym względem. Aż powiem, że jeszcze szczerze, podoba mi się 60 bez tapy z kabiny. Zawsze z kabinami kupowałem wszystko, a teraz patrzę, jak że ta 60 jest naprawdę zajebista bez tej kabiny. No ale z jednej strony boję się, że długo będzie mnie przewijać i będę zachowywał i będę później miał lipę, żeby robić i ogarniać wszystko na gospodarstwie. Więc no, trzeba będzie chyba zainwestować jednak w tą kabinę bardziej komfortową. W sumie tak samo jak we wszystko, tak. W tym gospodarstwie teraz, kwestia tylko teraz mówię, żeby zbierać pieniążki na spłatę kredytu, bo jeszcze tak 5 tysięcy spłaciliśmy, 5 tysięcy spłaciliśmy z kombajnu właśnie pieniędzy, więc podejrzewam, że to co dostanę od szefa wypłatę, tam 5, tam 6, tam ileś 5 tysięcy, jak będzie tam szef patrzył, jak to będzie liczył. No to myślę, że będziemy to nadpłacać co miesiąc, 5 tam 4 czy 3 tysiące, mało ważne, ważne, żeby troszeczkę już to nadpłacać. Ten kredyt chociaż z tego kombajnu, bo do mojego głównego kredytu to już tam zostało tyle samo, co właśnie chyba od z kombajnu. Właśnie, 24 miesiące, poczekajcie, ile mi zostało tego, żeby wam nie zebrać. Nie to. Zostało mi 17 miesięcy z tego, a 27 miesięcy z głównego kredytu. 74 tysiące. Mieliśmy 150. Patrzcie, mieliśmy 150. Spłaciliśmy połowę, czyli 54. Bo trochę czekaj, mam nadpłaciłem. Więc no, mam 68 miesięcy było. Więc no powiem szczerze, że tak jestem jakoś tak w miarę dobrze ustawiony, że coś tam to ogarniam. Podejrzewam, że uda mi się odpalać ten kredyt, podejrzewam, że rezygnuję z roboty. Tak coś czuję, nie wiem, mówię, że na 100%, ale pewnie będę chciał się poświęcić typu swojej gospodarce. I tak mimo tego skoro tak się staram, bo jednak też już mam tego bywa ponad 50, blisko 60 sztuk mam, 58 sztuk mam teraz na ten dzisiejszy teraz. Właśnie na moim gospodarstwie tutaj. Więc to i tak nie jest taki zły wynik moim zdaniem. Na tego gospodarza, który trzeci sezon ogólnie jadę, tutaj chyba tak, czy chyba sezony. I tak już kupił 60, kupił wały, kupił case'a, kupił kombine. Co jeszcze? Jedną prasę, drugą prasę, więc no trochę już można powiedzieć, że po rozwoju zrobiłem na moim gospodarstwie, ale widzicie, mam kostkę, naprawdę zajebista, ale brak już ludzi do kostki.
żeby po prostu już móc sobie, żeby po prostu robić kostkę, no to już trzeba mieć ludzi, a teraz ludzie nie chcą chyba zbytnio, można powiedzieć, robić przy kostce. No to i co można sobie przyjąć? Przesiąkom wspólnemu, no nie zakreślam. Zarzewka. Nie widzicie, na poprzednim odcinku musiałem pasować wszystko w okrągłe, no bo nie miałem ludzi, żeby mi pomogli tutaj z położeniem kostek. Więc musiałem spasować propelki. No i co? To będzie się na komu? Muszę coś wykombinować. Teraz będzie wykręcić. Będę musiał wykombinować coś, aby usprawnić sobie jeszcze robotę właśnie. Bo tej pasy nie chcę sprzedawać, bo ta pasa naprawdę kosztowała mnie dość sporo. Bo jeśli ktoś oglądał od początku, miał od początku, to wie, że miałem te remedy właśnie trochę z tym te remedy z tą kostką, no ale no, teraz na szczęście się go normowało, a wiecie, Wika też była za 15 koła kupywana. I powiem szczerze, że teraz na Zwikę mam więcej kasy na zarobku niż mam na kostce. Właśnie mimo z początku też na kostce zarabiałem. Po prostu ludzie też chcą powoli wychodzić w tego, ale nie mówię, bo też zbierałem, pasowałem 6 hektarów. Właśnie słomy pasowałem w kostkę. No i miałem, że mieli żytnią, więc powiem szczerze, że ta żytnia słoma to naprawdę coś, ten case miał co, może nie tyle zrobić, ale ta pasa miała co wychać. Bo nie na wiecie, musiałem jechać case'em, bo jest rozkładanie hydrauliczne. Podbierak hydrauliczny. 4 węże. I no jednak, żeby komfortowo nie wychodzić, nie kombinować, nie studować, musiałem tutaj wziąć case'a. A powiedzcie, no kuzio, przecież gadałem, że masz rozwaloną. Miałem rozwaloną, ale na szczęście udało mi się ją naprawić. Udało mi się ją naprawić. Właśnie. Zaraz po pasowaniu u siebie w okrągłe. No i dostałem tą część, tę właśnie tę górną główny stworzeń do łapy, do naganiacza. I stworzeń tam, ten, no, ogólnie cały ten mechanizm udało mi się dodawać. Miałem na sobie pieniądzach nówkę. I wiecie, no, zarobiłem, ale zarobiłem, to w części się oddała. No to wyzerowało mi się, że tak powiem. Nic więcej. No więc to zrobiłem, to straciłem, bo po 150 za hektar za godzinę tam było. Ale powiedzmy za hektar farmingu, bo nie będzie tak na się bawić, nie bardziej przeliczając. No to mieliśmy 6 hektarów, a ze 150 to mieliśmy 900 zł. To nie jest taki duży pieniądz. Duży, nie duży w sumie, tak patrząc, no na 900 zł praktycznie zapłaciłem za część, bo chyba 880 zł. Za tą jedną część, więc no mizerowało się, można tak powiedzieć, to wszystko muszę chyba skombinować tutaj balę do tyłu, bo powiem wam szczerze, żeby to było zajebista sprawa, ewentualnie mnie kurna pośle do talerzówki jeszcze dowalić brony i by też to było miało smaczek moim zdaniem. Żeby tak tu właśnie zrobić. No to powiem szczerze, trochę te roboty kuźniowo będę miał. Nie ten. Nie ma co tu kurna gada, bo trochę te roboty tu będzie. Niestety. A może niestety. Pyk. Stracimy.
Nie, powiem szczerze, że szybko nawet to idzie. 60, tutaj 2,20, bodajże drażowka, 2,10 i w miarę to idzie. Patrz, patrząc teraz na takie połaty, to by się przydało trochę większą mieć. Ale na razie nie ma co szaleć. Nie ma co szaleć. Chyba tak sobie teraz pomyślałem, że po tu koledze miałem dawać też, że to na kieszonkę. I teraz zagwozdka, czy tak robić? Chyba nie. Chyba jednak tak nie będziemy robić. Za dużo żyta będzie, a dużo zwózki będzie. Pod tym względem, więc no, nie ma co zbytnio szaleć. To na szczęście dziedziawca mówił, co chcesz. Nic nie będzie tam się mi kombinował pod tym względem, żebym dopatak miał inaczej. Żebym się trochę, wiecie, miał większe dopaty. Oczywiście tylko mogę robić to, co chcę, więc dlatego też, że to na kieszonki sobie tu sieje. Powiedziałem mu, że tak, gdyby lat będzie chciał, to pewnie będę tutaj ogarniał z włoczycą, saladerą, może troszeczkę z rzepakiem. A wiecie, tak na smaczku. Troszeczkę wyższe ten dopłaty miał. Powiem szczerze, że wam gościu się spodobało mu ten przykład, że taka coś można zrobić. I chyba będzie zadowolony pod tym względem. Pik. Dobra, nie będę zamulał. Dzisiejszym odcinku było wydawa tyle. Jeśli tak już nie wam się spodobał, wstawcie w prawo, komentarz, linki, zarówno na nic, może następnego odcinka. Na razie, cześć.